Czego Biblia mnie uczy w Ewangelii Marka, 1 rozdział, 11 werset? I stał się głos z nieba: Ty jesteś moim umiłowanym synem, w którym mam upodobanie. Ewangelia Marka 1:11. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Ojciec nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co jemu się podoba. Ewangelia według Jana 8:29. I powstał obłok, który ich zacienił, i rozległ się głos z obłoku mówiący: Ten jest syn mój umiłowany, jego słuchajcie. Ewangelia według Marka 9:7. Wynikające z miłości posłuszeństwo jest warte uhonorowania. Tak można streścić te trzy wersety. Życie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu, jak mówi nam ewangelista Marek w 10 rozdziale 45 wersecie, było życiem chętnego posłuszeństwa i cierpienia w Jego zewnętrznych okolicznościach. Jego radość ze społeczności z Ojcem stale podtrzymywała i przygotowywała go do każdego dnia działalności. Budzi mnie każdego ranka, pobudza moje oczy, abym moje uszy, tak czytamy w Izajasza 50 rozdział 4 i 8 werset. Budzi mnie każdego ranka, pobudza moje uszy, abym słuchał tak jak uczeni. Blisko jest ten, który mnie usprawiedliwia. Kto będzie się spierać ze mną? Ewangelia według Marka, 1 rozdział, 35 werset, pokazuje, jak to się odbywało. A bardzo rano przed świtem wstał, wyszedł i odszedł na puste miejsce i tam się modlił. Pan Jezus na początku jego publicznej służby w uniżeniu i upokorzeniu i w upokorzeniu został ochrzczony pośród skruszonych grzeszników, którzy wyznawali ich grzechy. Wtedy niebo rozstąpiło się i Duch Święty stąpił na niego jak gołębica. Bóg, Ojciec, przemówił z nieba, potwierdzając swoje zadowolenie z umiłowanego Syna, którego całe życie na ziemi było bez śladu grzechu, święte, nieszkodliwe, niepokalane, oddzielone od grzeszników. Na jego przemienienie Bóg Ojciec ponownie uhonorował go w obecności trzech jego uczniów. Być może uczniowie uhonorowaliby Mojżesza i Eliasza, wielkich mężów Bożych, tak samo jak Jezusa, zrównując Jezusa z nimi. Bóg Ojciec oddzielił ich, zabrał ich, zostawił tylko Jezusa samego i tym podkreślił, kim jest Jezus, i wskazał, aby jedynie Pana Jezusa słuchać. Bóg Ojciec oddzielił ich, zabrał ich, zostawił tylko Jezusa samego i tym podkreślił, kim jest Jezus, i wskazał, aby jedynie Pana Jezusa słuchać. Weźmy to sobie do serca. Żyjmy pokornie jak Jezus. Chodźmy z Bogiem, bądźmy posłuszni Jego słowu. Starajmy się Mu podobać, jakiekolwiek są nasze okoliczności. To da nam prawdziwą przyjemność i da Bogu prawdziwą radość. On i my będziemy się radować, gdy On nas wynagrodzi w tym wkrótce nadchodzącym dniu.